bardzo serdecznie dla wszystkich wybranych na dzisiejsze, można powiedzieć, uroczystości. Nieprzypadkowo jest to zorganizowana w dniu 25 listopada, a dzisiaj mamy święta kolejarza, patronka Katarzyna, święta Katarzyna. Tutaj chcieliśmy na dzisiejszej uroczystości, czyli otwarcia wystawy naszych dwóch uczniów, naszej szkoły, w kierunku nowego, który od dwóch lat funkcjonuje w naszej szkole, ale jest to kierunek, można powiedzieć, unikatowy, gdyż w kraju obecnie do tego roku są trzy szkoły, które kształcą w tym kierunku, natomiast gdy rozpoczynaliśmy rok temu, były tylko dwie szkoły, w tym Małaszewicz. Jest to kierunek technik pojazdów kolejowych, wiążący się z zawodem późniejszym maszynistą. Dzisiaj nieprzypadkowo spotykamy się na dworcu kolejowym. Dzisiaj mamy święto kolejarza. Jest patronka święta Katarzyna, patronka kolejarza i pomysłodawcą jest pani Małgorzata Trębicka-Żuk, aby tak jakby uwypuklić talent naszych uczniów, którzy zostali przyjęci na ten elitarny kierunek, nowy kierunek w naszej szkole, na technika pojazdów kolejowych, który wiąże się z uzyskaniem tytułu technika oraz późniejszym po zdaniu egzaminu uzyskać stopień tytułu maszynisty, więc tego zawodu jakże newralgicznego dzisiaj na naszym rynku pracy. Są to uczniowie klasy pierwszej, pasjonaci kolei, Piotr Szymborski oraz Maciej Józefczuk, którzy już chyba od kilku lat, jako jeszcze uczniowie szkół podstawowych, obserwowali, fotografowali różnego rodzaju pociągi. I otóż pomysłodawcą jest pani Małgorzata Trębicka-Żuk, żeby te zdjęcia wszystkie pokazać. Nie ukrywam, że te zdjęcia również zamieszczone w naszym takim kalendarzu szkolnym, który wydajemy rokrocznie, i są to zdjęcia tak jakby przedstawiające dosłownie przekrój wszystkiego, co jeździ po naszych polskich torach, a że Małaszewicze są takim centrum, można powiedzieć, logistyczno i też tutaj kolejowym. Małaszewicze są takim tyglem, gdzie te lokomotywy, jednostki frakcyjne możemy spotkać, często się mijają. Dokładnie. To jest tak jakby nasze takie centrum tutaj, największy port dawny, który chyba będzie wracał powolutku do rangi znowu głównego tutaj tak jakby centrum przeładunkowego na naszej tutaj polskiej ścianie wschodniej. Ta szkoła jest na pewno promocji? O, jak najbardziej. Jest to niewyobrażalnie. Ta wystawa będzie tutaj kilka miesięcy na dworcu kolejowym. Dzięki tutaj współpracy właśnie z PKP mogliśmy tą wystawę umieścić tutaj. Dzięki panu Cezaremu Nowogrodzkiemu dokładnie użyczył nam stelaży do tej wystawy. Zauważcie państwo, mamy, że tak powiem, patronat honorowy prezydenta miasta Biała Podlaska oraz starosty bielskiego. Jak również, no, nie ukrywam tutaj, że to jest, no, młodzież korzysta, tak? Korzysta z przewozów i coraz większa grupa młodzieży w naszej szkole pobiera naukę. Także rokrocznie ta, że tak powiem, liczba młodzieży się zwiększa dzięki między innymi takim przedsięwzięciom. Ignacka pisarka Cecylia Marten w jednej ze swoich książek stwierdziła: dobrze jest znaleźć sobie punkty, które tak człowieka wciąga i sprawia, że radość czeka na kolejny tydzień, zamiast skąd u was zainteresowanie koleją i jak powstawały te zdjęcia? Opowiedzcie o tym. Jeździłem pociągiem z dziadkiem już jako małe dziecko, dwulatek, ode mnie z domu do dziadka i tak to się właśnie narodziło. I dalej poszedłeś w tym kierunku również? Czy? Tak, teraz uczę się jako technik pojazdów kolejowych tutaj w zespole w kół, w Rejmoncie, w Machewiczach. Trasy pociągowe, kolejowe, gdzie żeście z tym kierunku? Ja z dziadkiem jeździłem od Czewa tutaj do Małaszewicz. Od gdzie? Od Czewa. Od Czewa Poznańskiego? Tak. O, brawo, pasja. A jak wyglądało tutaj? Tutaj? U ciebie pasja ta U mnie pasja się zaczęła podobnie, że też przez dziadka, bo był maszynistą. No, potem zacząłem zdjęcia robić i tak to się skończyło. Teraz
ładnie mi powiedzieć, jakbyście mogli o tych zdjęciach. Jakie wykonywaliście? Widzę i jesienne, i letnie zdjęcia, i zimowe. Także to, jak, ile czasu trwało zebranie tego? No to te zdjęcia to tak 2 lata mniej więcej. W każdą porę roku. Były dni wolne. No nie. Przez cały rok jeździmy właśnie w różne zakątki, w różne miejsca dla ciekawych kadrów. No i tak się zebrało. Znaczy trudna, nie, ale trzeba mieć cierpliwość. O, cierpliwość trzeba mieć dużo. Trzeba mieć cierpliwość i zamiłowanie do tego. Czasami to może jechać 5 pociągów w godzinę, a czasami 1 na 5 godzin. No. Czyli nie kierunkowujecie się rozkładem jazdy, jedziecie do miejsca. Tak. Wasze najciekawsze zdjęcia? No to te z dymem tam. Najciekawsze, najefektowniejsze, coś mi się wydaje, że jak jest dym.